Witam serdecznie, drogi lewki, na czytaniu tygodniowym. Zobaczmy, co też energie przyniosły dla Was w tym tygodniu. Niestety musiałam się przenieść do domu, bo zaczął padać deszcz. Jak nie burza, to deszcz. Po prostu wszystko w normie. Zobaczmy, co też energie dla naszych lwów na ten tydzień pokazują. I lecimy. Od dawna już tak nie stawiałam. Ostatnio stawiam Wam na tym i dawno nie stawiałam. Energia czysta, droga do lwa. Dobrze. Dobrze, bardzo dobrze. Ale jednocześnie rozstanie i zubożenie przez kogoś. Diabeł, samotność. Moi drodzy. Wiele lwów pokusi się o radykalne zmiany. O radykalne zmiany totalnie. To jest tak jakby, troszeczkę tak jakby na początku tygodnia zachwiały się, jest osoba prawna, tak? Osoba prawna mówi o zubożeniu. Mówi o zubożeniu, coś się zadziewa. Słuchajcie, mam wrażenie, że chodzi o pracę. Że jest zubożenie tutaj z tego tytułu i jest taki zastrzyk, taki zastój na chwileczkę. Ale wy coś zauważacie pięknego tak naprawdę. Stajecie na czystej drodze i jest podpisanie jakiejś umowy. Czyli nie wiem, czy w tej pracy, w której w tej chwili jesteście, moi drodzy, czy w pracy, do której natychmiast pójdziecie, dosłownie natychmiast, bo tutaj jest podpisanie umowy. Czyli w jednym tygodniu może się wydarzyć dla naszych lwów wiele, słuchajcie, ale jest pożegnanie, ale jednocześnie też karta mówi, że wasza mądrość życiowa zadziała w taki sposób, że tak jakby młodsze energie miały duży wpływ na to, że osiągacie swój cel, tak? Osiągacie swój cel, zażegnacie jakiegoś diabła, coś, sytuację, która tak naprawdę kopieliła się od kilku miesięcy, od kilku tygodni i jest to coś, co się kopieliło, ale jest to zażegnane i jest to w pełnym pozytywie, moje drogie lwy, dla was. Jeżeli chodzi o zdrówko, to jest pozbycie się depresyjności. Myślę, że wyleczenie, całkowite wyleczenie z czegoś, co wam doskwierało, bo tutaj jest wprawdzie długa to droga, bo to jest oświetlanie sobie dzień i noc, jak to się mówi, czyli jest to długa droga do miesiąca czasu, do półtora miesiąca czasu, ale jest takie całkowite wyleczenie. Być może już bym w tym tygodniu gdzieś to nastąpi, że będzie wyleczenie, bo jest czysta droga, ale jednocześnie może być tak, że ta droga jest troszeczkę, ona jest dłuższa, ale macie całkowite wyleczenie, bo tu nie ma nic złego. Natomiast rozstajecie się z jakąś osobą w swoim życiu. Jest to kobieta autorytatywna, jest to kobieta, która po prostu gdzieś tam wasze morale, wasze ja gdzieś tam pchała do dołu. Po prostu wydaje mi się, że bardziej się was bała. Bardziej się was bała tak naprawdę niż... Może byliście od niej lepsi, o tak bym powiedziała, od tej kobiety. Szczególnie mi się tutaj rzuca tu praca na myśli, mi się tutaj zarzuca praca, słuchajcie, ale nie bójcie się, bo to jest szybki myk, żeby nie być biednym, jest tu szybka droga, działa mądrość życiowa, jest podpisanie jakiejś umowy lub po prostu oczyszczenie relacji, tak, oczyszczenie, totalne oczyszczenie relacji na poziomie zawodowym. Myślę, że życie zawodowe bardzo mocno w tym tygodniu, jeżeli chodzi o lwy, będzie miało miejsce. Jeżeli chodzi o życie prywatne lwów, to bym powiedziała, że jeżeli jest to trygon ziemski, no to macie czystą drogę, jest coś fajnego. Coś fajnego, coś następuje, jest jakiś ruch do przodu. Mimo, że może wolny, ale jest do przodu. Jeżeli jest to trygon ziemski, to powiedziałabym, że trygon ziemski się od was troszeczkę odwraca. Odwraca się na zasadzie, jeżeli chodzi o partnerstwo, odwraca się, coś zmajstrowałyście, drogie lewki. Coś się wydarzyło takiego, że trygon ziemski się od was odwraca. Nie wiem, o co chodzi. Trygon powietrza, z trygonem powietrza macie troszeczkę na pięku, ale tutaj wydaje mi się, że zostaną pewne kwestie zostaną rozwiązane. Natomiast przez cały tydzień, moi drodzy, przyświeca wam światełko pieniążka, tak? Jest światełko pieniążka, jest pozbycie się czegoś, ale jeżeli coś sprzedajecie, jeżeli coś kupujecie, to uważajcie, żebyście nie zostali przez to zubożeni, bo piątka denarów i ona jest w pozycji prostej, mówi o tym, i ten diabeł po przekątnej mówi o tym, że wy to zauważycie, tak? Wy to w porę zauważycie, ale jest tu jakieś zubożenie i tak jakby nie można było się z czegoś później wycofać, a tu są podpisywanie umów, tworzenie czegoś, jesteście na nieznanym gruncie, na nowym gruncie, a jest podpisanie
zrobienie czegoś tak, to żeby później nie było z tego tytułu, słuchajcie moi drodzy, zubożenia. Natomiast też bardzo ważne w waszym życiu w tym tygodniu będą młode energie, młodzi ludzie, młodsi partnerzy, nie wiem o cóż tu chodzi. Ale tak mi się to widzi. Dużo czekania, oczekiwania na wiadomości od trygonu wodnego, słuchajcie, bo coś się zadziewa, ale czekacie na trygon wodny. Ale pod spodem wyciągnęło mi się 10 denarów, słuchajcie, i świadczy, jednak na koniec tygodnia może się udać coś sprzedać pozytywnie i wyprostować, słuchajcie, sytuację, czyli może być, czyli ogólnie dla Lwów będzie pozytywnie. To są pozytywne energie, tylko że jest pozbycie, nie wiem, czy lęku, czy strachu, czy oczyszczenie energii, czy odejście z pracy, która tak naprawdę ciągnęła was w jakiś sposób do dołu, nie dawała wam rozwinąć swojego ja. A myślę, że jeżeli nawet odejdziecie, czy będziecie musieli odejść z tej pracy, to natychmiast, tak jakby w tym samym tygodniu, nie wiem, dzień, dwa i macie następną pracę, tak jakby jest ta wiadomość, przychodzi do was i wchodzicie na piękne energie. Ale tak jak tutaj się pokazuje świat i da 10 denarów, słuchajcie, jeszcze rycerz, jeszcze giermek, słuchajcie, denarów, to jest takie podpisanie, tworzenie, wejście w coś nowego, ale nie dość, że z dobrym pieniążkiem, z dobrą energetyką, to jeszcze jesteście na czystej drodze zadowoleni, bo wasza mądrość życiowa działa. Zdrówko, bardziej bym powiedziała, że wyzdrowienie, głowa przede wszystkim odpoczywa. Głowa odpoczywa, głowa odpoczęła, głowa, emocje zaczynają być w końcu, zaczynają być emocje pozytywne, wasze myśli zaczynają krążyć wokół czegoś nowego, prostowania czegoś nowego, czyli takie bardzo ładne zogniskowanie, drogie lewki. Pozdrawiam kochani serdecznie, do kolejnego czytania, hejpa.